Kochani moi, przebaczenie to jest złożony temat. Ale gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, na Jego misję, to cała Jego misja jest związana z całkowitym przebaczeniem nam wszystkich naszych grzechów. Grzechów wszystkich ludzi, od Adama począwszy, na ostatnim człowieku na tej planecie, który się urodzi skończywszy. Przebaczenie całkowite na zawsze. Czym jest przebaczenie Boga? Przebaczenie Boga jest związane nie tylko z tym, że On darowuje ci grzech, ale również zapomina o nim. On ci tego grzechu już nigdy nie wypomni. Z tym związane jest prawdziwe przebaczenie. Wyobraźcie sobie, że chcecie przebaczać tak jak Bóg. I bardzo dobrze. Każdy z nas jest powołany do tego, aby przebaczać tak, jak przebacza Bóg. Tylko czy my tak potrafimy przebaczać? Czy my tak chcemy przebaczać? Wyobraźcie sobie na przykład, że kiedy spowiadacie się u księdza proboszcza, otwierają wam się na przykład oczy wiary i otrzymujecie dar niezwykły. Zobaczenie Jezusa Chrystusa w księdzu, który was spowiada. Jezus Chrystus jest zawsze w tym księdzu. To On rozgrzesza. W obrazowy sposób możemy powiedzieć, że jesteśmy zaproszeni na Golgotę i klęcząc pod krzyżem Jezusa uzyskujemy przebaczenie grzechów. Gdzie Jezus nas rozgrzesza z każdego grzechu. Pod krzyżem wyznanego. Tam jest mała Golgota w tym konfesjonale. Kapłana nieba, On jest tylko narzędziem. Tam siedzi Jezus Chrystus, a mówiąc bardziej konkretnie, wisi na krzyżu Jezus Chrystus. Ja klękam pod krzyżem. Widzę skatowane, zmasakrowane ciało Syna Bożego moimi grzechami. I wyznaję i proszę o przebaczenie. Jezus mi wszystko przebacza. Tam nie ma czasu i przestrzeni. Tam jest wieczny teraz Golgoty w konfesjonale. I widzimy, mamy taki dar, wyobraźcie sobie, Jezusa Chrystusa. I teraz po wyznaniu grzechów robimy to najszczerzej, jak tylko umiemy. Poruszeni i wstrząśnięci. To Jezus. Jezus mnie spowiada. Patrzę na Jego twarz. Patrzę na Jego usta. Patrzę na Jego gest. Przebacza mi grzechy. Ale słyszę nagle coś takiego. Przebaczam ci, ale nigdy nie zapomnę ci tego, co mi zrobiłeś. Przebaczam ci, ale nie będzie już tak jak na początku. Przebaczam ci, ale jak cię zobaczę na ulicy, to przejdę na drugą stronę, żebyśmy się nie spotkali. Przebaczam ci, ale za każdym razem, jak się spotkamy, to zobaczysz w moim spojrzeniu, w mojej minie, w mojej twarzy, w moich gestach, jak bardzo mnie zraniłeś. Przebaczam ci, ale przestajemy z sobą rozmawiać. Przebaczam ci, ale nie będę już odbierać od ciebie telefonu. Chciałbyś takie przebaczenie? Czy chciałabyś, żeby Bóg tak ci przebaczył twoje grzechy w czasie spowiedzi świętej? Bo ja nie. Bo ja nie. Powiedział Jezu, nie chcę takiego przebaczenia. Albo przebaczasz i jest tak jak sprzed grzechu, albo przebaczasz i już nigdy mi tego nie wypomnisz, albo przebaczasz i jest tak, jak gdy nigdy ten grzech nie zaistniał, albo ja nie chcę takiego przebaczenia, ale
przebaczenie warunkowe, ale już nie będzie tak jak poprzednio. Już nie będziemy mieć takiej relacji jak wcześniej. Już ci nigdy nie zaufam. Już to, ale. Przebaczam, ale. Ja bym nie chciał takiego przebaczenia. Problem polega na tym, że my tak najczęściej przebaczamy. Tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za chwilę będziemy mówić modlitwę Ojcze Nasz. I będziemy prosić, wręcz nakazywać Bogu, przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojej sąsiadce. Przebacz mi tak, jak ja przebaczam mojemu mężowi. Jak przebaczam mojej żonie. Jak przebaczam moim dzieciom. Jak przebaczam mojemu szefowi w pracy. Jak przebaczam mojej koleżance, przyjaciółce, koledze. Jak przebaczam temu człowiekowi, który spowodował to i to, który tak mnie skrzywdził. Przebacz mi, Boże, tak, jak ja jemu przebaczam. Proszę Cię, zajrzyj w moje serce, zobacz, co tam jest w tym sercu do tych ludzi, którzy mnie skrzywdzili i proszę Cię, przebacz mi tak, jak ja im przebaczam. Tak jakbym wręcz mówił, miej w sercu swoim, Boże, te wszystkie uczucia, miej takie serce dla mnie, jakie ja mam dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Wyobrażasz sobie, o co prosisz Boga w czasie modlitwy Ojcze Nasz? To jest zdumiewające, że Jezus, który cały jest miłością i miłosierdziem, który objawia tatusia niebieskiego, który cały jest miłością i miłosierdziem, jest tak twardy, można powiedzieć w dwóch przestrzeniach, kiedy widzi obudę religijną, o której mówiliśmy w niedzielę, i kiedy widzi, że ktoś z serca nie przebacza krzywdzicielowi grzechów. Wtedy jest bardzo twardy. Mówi, jeśli nie przebaczycie z serca krzywd, które wam wyrządzili inni, i Ojciec Niebieski nie przebaczy wam waszych grzechów, a nie przebaczenie grzechów przez Boga, to jest piekło. To jest piekło.